Sierpień to doskonały moment do przycinania drzew oraz krzewów iglastych. Tutaj widzimy przykład świerka pospolitego, czyli tego, który rośnie w Polsce w stanie naturalnym i został posadzony w tym miejscu 24 lata temu. I przez tyle lat jest on przycinany na takie formy, jakie widzicie tam właśnie na dole. Bo ja teraz tutaj stoję na balkonie w domu i doskonale widać z tego miejsca właśnie, jak one prezentują się z góry. Aby osiągnąć taki efekt, trzeba przede wszystkim czasu oraz konsekwencji w tym naszym działaniu. Czyli każdego roku należy przycinać takie drzewa iglaste, krzewy iglaste, po to właśnie, aby one się jak najbardziej i jak najmocniej zagęszczały. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak duża jest nasza sadzonka, którą posadziliśmy. Ja na przykład pierwsze cięcie zacząłem przeprowadzać po 3 latach, kiedy świerki pospolite osiągnęły wysokość około metra lub też nawet ponad metra. Wtedy pierwsze cięcie polegało na tym, że przytnę po prostu końcówki roślinom, no i wtedy one będą wypuszczać te boczne, nowe, młode pędy, a tym samym roślina będzie się zagęszczać. Jeśli chcemy, aby nasze rośliny iglaste były jak najbardziej gęste, to pierwsze cięcie powinno być przeprowadzane w miesiącu w maju. Po to, aby roślina nasza do kolejnego roku zdążyła wytworzyć kolejne, bardziej gęste pąki na nowe przyrosty. Ale jeśli to cięcie już odbywa się w kolejnych latach, to możemy śmiało już przeprowadzać w takich miesiącach, chociażby jak sierpień czy też wrzesień. Pamiętajmy również o tym, aby cięcia, czy to roślin iglastych, czy też liściastych, nie wykonywać podczas pogody deszczowej oraz bardzo słonecznej i gorącej. Podczas deszczowej, gdyż po prostu choroby grzybowe mogą nam wejść w te miejsca cięcia, w te rany odkryte, a podczas pogody słonecznej, upalnej, słońce nam może po prostu uszkadzać to miejsce cięcia, a tym samym właśnie tam, gdzie będziemy cieli, będą się odsłaniały kolejne, czy to igiełki, czy to liście, no i one nie są przyzwyczajone do takiego bezpośredniego słońca, więc tym samym mogą być po prostu parzone przez bardzo ostre słońce. Pogoda pochmurna albo po prostu pod wieczór jest jakby najbardziej optymalnym momentem, kiedy to cięcie możemy śmiało przeprowadzać i nie będziemy wtedy się bali, że coś poszło nie tak i nasze rośliny będą po prostu uszkodzone. Ale podsumowując, cierpliwość jest czymś absolutnie bardzo ważnym, jest wręcz złotem dla ogrodników i każdy, kto kocha rośliny, kto się w tym lubuje, powinien właśnie posiadać tę cechę, gdyż jest ona niezbędna przy pielęgnacji roślin, ogrodów oraz przy tym, abyśmy się doczekali przez nas zamierzonych efektów.